Pierwszy kleks i to fajny, po ciężkim boju. Siema, witajcie. Mamy piękny, naprawdę fajny jesienny dzień. Udało mi się troszkę wcześniej wyrwać z domu. Skończyłem pracę trochę wcześniej. No i lecę na Kleniki. Dawno nie byliśmy tutaj na tej rzeczce. Zobaczymy, co się będzie działo. Miała być, troszeczkę miałem plan muchówkę i żuki. Ale woda jest trochę trącona, dlatego pomyślałem, że lepszy będzie spinning, może uda się jakiegoś okonka złowić, tlenia. O szczupaku nie myślę, bo raczej nawet nie jestem uzbrojony w żaden przypon, chociaż też się tutaj zdarzają. No i zobaczymy, mam nadzieję, że jakąś fajną rybę wyciągnę. I co, lecę łowić i muszę skorzystać z tej naprawdę fajnej pogody. Jest lekko pochmurane, nie ma jakiegoś słońca takiego ostrego. No i dzisiaj jest fajnie cieplej, wczoraj było zimno, przez kilka dni już było dosyć chłodno. A dziś jest troszkę cieplej, tak jak mówię, 2-3 godzinki, zobaczymy, co się będzie działo. Myślę, że dla Was jakieś rybki złowię. No i co, no oczywiście sprzęt delikatny, Favorite Balance, nie wiem, mam tu już obrotówkę zapiętą, więc będziemy próbowali obrotówką, oczywiście jakimiś woblerami. Biorę tylko pudełko z wobkami, praktycznie z wobkami, jakieś tu mam ze dwie gumki. Nie chcę się nadmiernie w ogóle targać jakiegoś banżału. Po prostu chcę pochodzić, popatrzeć na rzekę, zobaczyć co się dzieje. No i czy rybki się pokazują i czy wychodzą przede wszystkim. Dobra, słuchajcie, ja lecę. No i co? No i będę próbował coś złowić. No co, słuchajcie, chwilę porzucałem na obrotówkę. Zupełnie nic się nie działo. Zmieniłem teraz na wobka małego. No i zobaczymy. Nie widać zbytnio, powiem Wam, rybek. Ta woda dość dobrze szczelona i powiem Wam, że to najprawdopodobniej też jest taki problem. A fajnie rzuciłem. Rybki gorzej widzą przynęte o wiele. Ale liczę na to, że uda się coś wyholować, chociaż spodziewałem się lepszej aktywności. Wiecie, jak jest, no ryby nie zawsze gryzą, ale przynajmniej jestem na rybach. Niżej coś się zaczyna spławiać. Widzę kilka miejsc praktycznie, gdzie regularnie się coś pokazuje. Fajnie by było, gdyby się dało sprowokować. Dobra, zmieniamy miejscowe. Patrzcie, widzieliście? Po prostu prowadza mnie z równowagi. O! Kurde! Mieliśmy rybę. Dał się sprowokować. Skubany. Lubię te akcje, powiem Wam. Kurde, to słuchajcie, jedyna przynęta, która się sprawdza, to wobek. Rzucany praktycznie pod samą trawę. Im bliżej, tym lepiej. Najlepiej, gdyby się zsuwał po trawie. Wtedy ryby za nim ruszają i próbują go atakować. Miałem 3 branka, z czego żadna ryba nie wyholowana. Bardzo nieśmiale biorą, powiem Wam. Trzeba naprawdę im trafić pod pysk, żeby chciały ruszyć za woblerkiem. I tak próbuję obrzucać samą krawędź tych traw. No, na takiej rzece chyba najlepszy sposób, żeby wyciągnąć klenia gdzieś spod brzegu. A. One bardzo często siedzą blisko trawy i czekają, aż po prostu jakieś owady spadną, coś się zsunie do wody. W ten sposób jest je chyba najłatwiej przechytrzyć. Ale powiem Wam, że dzisiaj jest bardzo słabo. Jeśli chodzi o... Ryby w ogóle nie stoją praktycznie na środku rzeki, ani nigdzie indziej, tylko wszystkie brania przy samym sieńkim brzegu. A nie chcę też... Oczywiście ciężko tam rzucić idealnie, bo można urwać. Jeżeli się woda jeszcze oczyści w tym roku i będzie w miarę przyzwoicie, to z żukami spróbuję, ale... A jakoś tak ciężko z czasem i zebrać się, powiem Wam, z tą muchówką. O, fajny rzut mi wyszedł. No dobra, praktycznie obrzuciłem tutaj cały pas tych traw.
Dobra, ruszam dalej. Pierwszy kleks i to fajny, po ciężkim boju. Dobra, czekajcie, odepnę go szybko. Nie chcę, żeby się męczył. Jakaś ponad godzinę mucenia, nic się nie chciało dać oszukać. Pierwszy, nie za wielki. Boję się, że to może być jedyna ryba dzisiejszego dnia. Ale bardzo fajnie. Woda chłodna, bo rybka zimna. Czekajcie. Hop. Poszedł. O. Powiem wam szczerze, że już się obawiałem, że będzie na zero. Jednak udało się sprowokować klenika. Fajnie by było, gdyby był większy oczywiście. Już zacząłem zmieniać wopki na większe. Ale zupełnie rezultatu nie przynosiło. Aż w końcu się pomylił. Od dłuższego czasu, powiem wam, nie miałem brania. Wyżej było kilka brań, ale wszystko pudła. A tu ryb. Klenik się pomylił. Bardzo fajnie. No oczywiście mam nadzieję jeszcze na większego. Że zaliczy taką wpadkę. I zaatakuje naszą przynętę. O kurde, rzuciłem na trawę. Trzeba trochę pokombinować przy sterze. Wiecie, jak jest z przynętami. Jeżeli się da, to po prostu coś tam oczkiem. A jeżeli się nie da, coś tam goni ewidentnie ryby. Czy któryś raz. Tylko, że mam obawę, że to może być szczupły. No dobra. Kurde. Została mi, powiem wam, jakaś godzinka czasu. A chciałbym jeszcze jedno miejsce odwiedzić. Czy będzie się troszkę lepiej działo. Trudno powiedzieć, no zobaczymy. Ale widzicie, że nie ma. Nie ma dzisiaj jakiegoś fajnego żerowania. Tylko przynęt przerzuciłem. Tylko wopki działają. Powiem wam, że bardzo fajnie, nie ma wiatru ogólnie. Pogoda super. Wszystko jak w najlepszym porządku. Woda jedynie tu jest trącona tak dość. No i chyba to ma wpływ na spory na żerowanie tych rybek. Ale jest spoko. Ważne, że nie siedzę w domu, tylko jestem nad wodą, nie? Dobra, teraz po kilka rzutów się będę przesuwał, bo jak wam mówię, chcę zdążyć jeszcze odwiedzić jedno miejsce i zobaczyć, co się tam dzieje. Tam rybkę. Tym razem na pewno większą. A na pewno bardziej muruje. Aha. Zobacz. Chyba jest większa. Tylko, że to nie jest klekson. Tylko szczupły. O ty gadzie. Dobra, wyjedziemy z nim. Hop. Taki szczupły mały. A kurde, się rzucił. Myślałem, że jakiś większy. Oddawaj. Chciałem, że jakiś większy klenik. Jakiś szczupaczek. Masakra. Ale postawił spory opór na początku. Dobra, niech ucieka. Poszedł. Postawił spory opór na początku i myślałem, że jakaś fajniejsza ryba. Ryba niby niewielka, ale powiem wam, że opór ładny na samym początku. Już myślałem, że będzie fajny klęć. No, a niestety. Mały szczupak. Dobrze, że jeszcze się tak wpiął, bo gdyby nam machnął tego wobera, to mogło być ciężko bez przyponu. Dobra, słuchajcie, jeszcze kilka rzutów tutaj. I chcę ruszyć. Chcę ruszyć jeszcze w jedno miejsce, sprawdzić, co się dzieje, czy w ogóle się tam da coś połowić. No i zobaczymy, no.
Nie chcę już tu za dużo czasu tracić, bo widzicie, nie dzieje się zbyt wiele. Klenik mały, mały szczupak z konkretnego. Oczywiście nie nastawiam się na... Nie nastawiałem się na szczupaki z jakimś tam sprzętem bardziej topornym, ale... No miałem nadzieję na jakiegoś okonia albo klenia. Oczywiście fajniejszego. Słuchajcie, zmieniłem miejscówkę. Niestety okazało się, że tutaj jest bardzo kiepsko z wodą. Jest tej wody bardzo mało. A jeszcze do tego zaczyna padać. Ja jestem trochę taki, powiem wam, nieprzygotowany. Pogoda się trochę zmieniła. Praktycznie mamy wieczór. No i co, będę kończył. No widzieliście, jak to dzisiaj wyglądało. Wypad fajny, pogoda była spoko. Ryby może nie współpracowały za dobrze, no ale z rybami tak bywa. Woblerki, zobaczcie, tego typu. No na tego woblerka wyjąłem jedynego klenia i szczupaczka. Kilka brań, ale tak jak wam mówiłem, woda dość kiepska i myślę, że to zrobiło robotę największą. No i co, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to będę się z wami żegnał. Plany, nie wiem, nie mam pojęcia. Pikens teraz wyjeżdża na wycieczkę. Łukasz też, nie wiem w ogóle jak to będzie, nie wiem jak się wyrobimy z filmami i tak dalej, no zobaczymy. Oczywiście jeśli się podobało, zostawcie łapkę, no i zapraszam was na kolejny film, także trzymajcie się, hej.